Zero nudy, mnóstwo atrakcji, kulturalnie i sportowo. Tak wyglądają wakacje w gminie Olesno. Dzieci podczas wakacji mogły wziąć udział w półkoloniach. Przygotowano bogatą wakacyjną ofertę dla najmłodszych. Zawsze przychodzimy tutaj i coś się bawimy, jakiegoś berka, potem jakieś zajęcia, idziemy na Orlik i tam też się w coś bawimy. Gramy w piłkę, siedzimy, gramy w różne gry, kręcimy hula hop. Najbardziej mi się podobają piłki nożne. Machaliśmy chustą, bawiliśmy się balonami. Jest fajnie, bawimy się, uczymy się, malujemy. My jesteśmy drużyną królewscy i namalowaliśmy motylki, kwiatki, gwiazdka. Gramy w berka, przechodzimy tutaj na Orlika, byliśmy na basenie. Bardzo mi się podobało, jak chodziliśmy na basen. Mogliśmy sobie coś kupić, mogliśmy popływać sobie, popalać się. Możemy robić, co chcemy, chodzimy na spryskiwacze tam, które podlewają trawę i no i będziemy grać w różne gry. Można tutaj poskakać na skakance, porzucać frisbee. Przebiegamy wokół pachołków, okrążamy hula hop i strzelamy na małe bramki. Wspólne zajęcia są doskonałą okazją do zdobycia nowych umiejętności, a także zawarcia prawdziwych znajomości i przyjaźni. Są super i można się bawić, spotkać się z kolegami i z koleżankami. Bo są fajne i przynajmniej się nie nudzi i nie siedzimy na różnych komórkach i tabletach i komputerach. Ja bym się nudził w domu, bo nie mam co robić, i chcę być jak najlepszym piłkarzem. Organizujemy im jakiś czas aktywny, gdzie mogą się wyszumieć, poskakać, pograć w piłkę. W zeszłym roku już wpadliśmy na taki pomysł właśnie, żeby jakby połączyć swoje siły z Miejskim Domem Kultury i z Urzędem Miejskim. Postanowiliśmy właśnie, że zorganizujemy dzieciom półkolonie właśnie. To się cieszy dużym zainteresowaniem, bo właściwie po ukazaniu się informacji to nie wiem, czy godzina, czy dwie i właściwie nie było miejsca. Półkolonie były dla dzieci wyjątkowo aktywne. Zajęcia zaplanowano tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i nikt nie narzekał na nudę.